świata zakończone, ale czasu na świętowanie medalowego dorobku niewiele. W weekend skoczkowie i biegacze wracają do rywalizacji w Pucharze Świata. Brązowa drużyna z Predazzo swoje w tym sezonie zrobiła. Kamil Stoch właściwie też, ale nasz mistrz świata chce maksymalnie wykorzystać wyśmienitą formę. Przed nami jeszcze parę zawodów Pucharu Świata i jeszcze no też trochę do ugrania jest. Jest o co walczyć. Obecny cel to podium Pucharu Świata. W grę wchodzi drugie lub trzecie miejsce, bo pozycja lidera Gregora Schlierenzauera wydaje się niezagrożona. Do Bardala Stoch traci 180 punktów. To jest do odrobienia. O kryształowej kuli już czwartej w karierze może myśleć Justyna Kowalczyk. To wraz z wygranym Tour de Ski ma osłodzić brak złota na mistrzostwach. Sezon, jeżeli zakończy się tak, jak się wydaje, że się zakończy, to naprawdę niesamowity, z wielkimi wynikami. Ponad 500-punktowa przewaga wydaje się bezpieczna, ale pewności jeszcze nie daje. Dziękujemy sportowcom za całe 2 tygodnie pięknych emocji. Państwu dziękujemy, że byli Państwo z nami podczas Mistrzostw Świata. Sobotni konkurs drużynowy w skokach narciarskich w Jedynce obejrzało blisko 6 milionów widzów. Dużym zainteresowaniem cieszył się również bieg Justyny Kowalczyk. Jej droga po srebrny medal przyciągnęła ponad 4,5 miliona kibiców.